kiedy startowaliśmy z kursami, zależało nam na dwóch rzeczach. Po pierwsze, na tym, żeby kurs był dostępny dla nauczycieli na terenie całej Polski. Stąd pomysł, żeby kurs był internetowy. A po drugie, żeby kładł nacisk na praktykę, a nie na teorię. Stąd pomysł, żeby nauczyciele w czasie kursu wykorzystywali rzeczy, których się dowiedzą na swoich własnych lekcjach albo zajęciach. Zaletą kursu internetowego jest na pewno podstawowe przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć filmowych. Dzięki modułom, kolejnym modułom mogą oni swobodnie prowadzić zajęcia w trakcie lekcji, a także koło filmowe. Drugą zaletą jest bezpośredni kontakt z mentorem i tak zwany backup, który wraca po każdym module, każdym rozwiązanym module do uczestnika kursu. Kurs zainspirował mnie do stworzenia bloga filmowego, który współtworzyłam z moimi uczniami. Na blogu umieszczaliśmy recenzje filmowe, pisaliśmy o naszych działaniach filmowych. Do tej pory blog jest odwiedzany chętnie przez uczniów. Od 3 lat prowadziłam koło filmowe i brakowało mi takiej wiedzy teoretycznej, a także praktycznej, dlatego ten kurs faktycznie pozwolił mi poszerzyć tę wiedzę. Dzięki temu udało mi się nakręcić nie jedną etiudę, a dużo więcej w kolejnym roku.